Hejcześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 13 odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Cienie Przeszłości. Moi drodzy, prawdopodobnie jest to ostatni odcinek z tej serii, dzisiaj się o tym przekonamy. Mam taką nadzieję, przynajmniej postaram się, żeby był ostatni. Lecimy więc najpierw do obozowiska Drwali, gdzie po prostu idziemy sobie zapolować na cieniostwora. Chciałabym mieć go z głowy, dodatkowy exp za niego, no i oczywiście zadanie. Więc chodźmy to zrobić, najzwyczajniej w świecie. Jest to również kanoniczne, bo jak pamiętacie, most udało się ukończyć. Budować w normalnym gotiku ten most tam był, więc my postaramy się, żeby faktycznie tam został. Możemy sobie jeszcze poekspić tutaj po drodze, trochę jaszczurów jest do wybicia. Już mamy to lepsze machanie, więc możemy spróbować coś dzisiaj porobić. Na jaszczurkach na pewno powinno być git. Witam, witam. Mogę kryta? Mogę kryta, dziękuję. Pięknie. O to chodziło. Dobra, oczywiście do wody nie wejdziemy. Powinno być dużo łatwiej nam z cieniostworem po takim czymś, co zrobiliśmy, czyli po właśnie tym, że nauczyliśmy się walczyć po mistrzowsku. Powinno być z tym problemów. Zobaczymy zresztą. Udajemy się do obozowiska. W sumie mogłabym pobiec sprintem, ale wolę sobie poskakać. Zresztą jestem przyzwyczajona jednak do tego, żeby właśnie skakać, a nie sprintować. Ten cieniostwór powinien gdzieś tutaj być w obozie, także miejmy się na baczności. Na razie go nie widzę, ale podejrzewam, że to kwestia czasu. Faktycznie leżą ciała. Dobra, widzę go. Paskudę cholerną. Która utrudniła wszystkim życie. I który sobie tupta po obozie bardzo dumnie. Zobaczymy, jak sobie teraz z nim poradzę. Dalej może nas sporo skrzywdzić, ale również... Witam. Oh my god, to jest jeszcze gorszy cieniostwór niż tamten. Widzę, że on się tak trochę... Oh my gosh. Ej, będzie trudno z tym cieniostworem, bardzo trudno. Fuck my life, nie? W ogóle nie wiem, czy to mój kryt, czy to nie mój kryt. What the hell? Ciekawe mnie, czy Fisk by mógłby mi sprzedać jakąś lepszą broń. Ten cieniostwór to jest mordęga, w sensie my go nie pokonamy, coś czuję. Prędzej on mnie pokona. Też więcej mi robi, jak widzicie. Wiecie co, dajmy sobie spokój z tym zadaniem. Jestem za słaba, żeby pokonać tego cieniostwora. Nie chcę mi się też z nim bardzo jakoś męczyć. Milion lat. Jakoś bardzo... Znaczy to jest kanonicznie, tak żebyśmy to zrobili. Ale ten cieniostwór to jest za duże wyzwanie nawet dla mnie, nie? Wiecie co? Najlepiej by było, gdybyśmy po prostu wczytali się w miejscu, w którym żeśmy skończyli, czyli... Nie wiem, wczytajmy się tutaj i dajmy sobie spokój. Chodźmy po prostu pogadać z Nyrasem. Miejmy nadzieję, że możemy to wszystko już zakończyć. Ten cieniostwór będzie sobie żył. Cześć, Nyras. Możemy ruszać? Możemy ruszać? Tak, wszystko już przygotowałem. Spotkajmy się dziś wieczorem pod północną bramą. Wreszcie opuścimy ten przeklęty obóz. Świetnie, o północy. Złaź mi z drogi, człowieku. Dobra, zlazłam. Ej, ale byłoby śmiesznie, gdybyśmy skończyli moda nagle w kilka minut, nie? Ale byłoby wtedy zabawnie. Dobra, o północy, tak? Może pójdziemy się przespać do naszej chaty, w sensie, bo będzie lepiej. Coś tak czuję, zważywszy na fakt, że no... Znaczy, mam praktycznie full życia, tak? No, ale moglibyśmy... się w sumie iść przespać do naszej chaty. Będzie blisko północnej bramy. W ogóle myślałam, że bardziej wyjdziemy południową bramą, nie północną. Chyba, że ja nie umiem słuchać kogoś. Północ, sen dobrze ci zrobił, jasne. Była na pewno północna brama, prawda? Ej, bo jestem teraz taka upośledzona, to on powiedział północna. Tak.
Dziś wieczorem przed północą, dobra. O, widzę Nerasa, dobra. Cześć. Już czas. Udaj się z paczką do obozu szkodników. To na drodze do nowego obozu i przypomnij im o naszej umowie. Potem pójdziecie razem do małej świątyni, niedaleko ich obozowiska. Szkodnik Sifer zna drogę. Ja w tym czasie zbiorę wszystkich kandydatów i poprowadzę ich przez sekretne przejście do starożytnej świątyni. O jakiej to świątyni w ogóle mowa? Nie tak dawno strażnicy zaatakowali małą orkową wioskę i wybili wszystkich orków do nogi. Tamtejsza świątynia jest teraz wolna i łatwa do obrony. Tak, to prawda. Właśnie tam się zbieramy i czekamy na posiłki z nowego obozu. Po czym wyruszymy w kierunku bagien. W porządku, dołączę do was później. Niech śniący nad tobą czuwa. Jasne, z dala od obozu. Dobra, czyli najpierw idziemy, z tego co dobrze zrozumiałam, do obozowiska szkodników. Tutaj widzę, że jeszcze ścierwojady. Nie przydacie mi się już za bardzo, w sensie exp z was, ale no niech będzie. A mięso to już tym bardziej. No dobrze, pobiegnijmy więc. Czyli wychodziłoby na to, że mogłam te ogary tam wybić już w sumie. Kolejne ścierwojady. Dobra, nie będziemy się ogarami przejmować. Moglibyśmy też jeszcze... w sumie... co zrobić? Christianowi te skóry zanieść. Ale nie wiem, czy to ma sens jakiś większy. Fajnie, że się respią potwory, chociaż wydaje mi się, że respią się stosunkowo za szybko. Biorąc pod uwagę, że czasami się respią na kolejny dzień już. Dobra, dam sobie spokój z tymi skórami wilków. Chodźmy od razu do Sifera. Baldeciptur. O, witam! Witam pana Baldeciptura. Był ostatnio w starym obozie, z tego co pamiętacie. Okej, nie mogę z nim gadać. Aidan. Właśnie, cześć Aidan. Hauke, Simon, Szkodnik. Gdzie jest Sifer? Tu siedzisz, jasne. No i co? Idziemy. Przynoszę bagienne ziele od Nerasa. Najwyższy czas. Już myśleliśmy, że ten sekciarz o nas zapomniał. Idziemy do tej pobliskiej świątyni, prawda? Zgadza się. W takim razie nie ma na co czekać. Ale najemnicy zostają tutaj. W końcu ktoś musi pilnować przejścia. Dokładnie, więc idziemy. Tam będzie troszeczkę ogarów po drodze, ale nie powinny stanowić problemu. One są... lżejsze od cieniostworów, a jest też duża szansa, że aktualnie ich tam nie ma. Chociaż kto wie, no ja je zostawiłam. Ale no dobrze. Skoro ja je zostawiłam, to wybijemy je teraz razem. Będzie nam na pewno prościej niż pojedyncze, gdybym miała to robić. Ja chyba nie mogłam kupić lepszej zbroi u Diego, coś już tak mi się wydaje, no nie? Przynajmniej nie widziałam, żebym mogła. Co? Sifer? Jakiś dialog miał być, a się nie... Nie, Sifer... Co tu się dzieje? Nagle mi przybyło 3 osoby w drużynie, nie? Trochę chyba czegoś nie kumam. A, bo tu są strażnicy. Dobra robota. A, bo to jest jeszcze jeden strażnik, dobra. Uwaga! Nie wiedziałam, że tutaj są strażnicy. Witaj, śmieciu. Dobra robota. O, kurde, już go zabiłam od razu. Dobra, wiecie co, nie będę nic z nich zbierać, bo to jest... Ten cholerny sekciarz mówił, żebyśmy chronili jego i kopaczy. Myślałem, że miał przez to na myśli dzikie zwierzęta albo bandytów, a nie zasraną zgraję strażników. Chyba się teraz nie wycofasz. Chciałbym, ale Nerasa dał mi jedynie część bagiennego ziela. W nowym obozie sprzedałem już działkę z góry i wolę tu strzeznąć niż jej nie dostarczyć. Chodźmy do tej orkowej wioski i sprawdźmy, dokąd zwiała reszta strażników. No pewnie właśnie tam coś czuję.
Czyli co, myślicie, że tych ogarów nie ma? Czy są teraz... Co zamierzasz zrobić z tą bronią? Nic, możemy iść. Szybko się uczysz. Sifer, rusz dupę. Dziękuję. Te ogary chyba tutaj zniknęły, coś czuję. Okej, okay. No na pewno, bo tutaj normalnie by były. Mamy tutaj jakiegoś szkodnika, który biegnie w naszą stronę. Aha. Nie widzę żadnego przełącznika. Pewnie jest po drugiej stronie. Faktycznie głupotą byłoby umieszczać go z przodu. Masz jakiś pomysł, jak się tam przedrzeć? Nyras i pozostali muszą być tam uwięzieni ze strażnikami. Moglibyśmy rozwalić bramę siekierami, ale to zajmie sporo czasu. Wielka Góra Ognia też byłaby jakimś rozwiązaniem, ale niestety nie mamy żadnego maga pod ręką. Mówisz, że ogień mógłby tutaj podziałać? Tak, ale mam na myśli prawdziwą eksplozję, a nie jakieś małe ognisko. Bez maga nic z tego nie będzie. Wieża w starym obozie się zawaliła, ponieważ worek pełen rudy został trafiony ogniem. Zatem parę bryłek powinno wystarczyć, żeby wysadzić drewnianą bramę. Czyli tak to się stało. Wreszcie poznałem prawdę. Zwój z wizerunkiem kuli ognia mam przy sobie, a rudę możemy sobie pożyczyć od martwych strażników. Trochę szkoda, ale jakoś musimy się tam dostać. Odsuń się. Dobra, fajnie. Pięknie, wow. Sifer, co, idziemy? Ciągle szukasz kłopot. Typie, daj mi żyć. Oho, widzę, że będzie prawdziwa jatka, nawet jakiś magnat jest. Że to nie Winston był magnatem wreszcie? To jest Gomar, strażnik. A więc to ty jesteś odpowiedzialny za śmierć moich ludzi, parszywy zdrajco. Gomez wyciągnął do ciebie rękę i dał ci szansę zostania jednym z nas, a ty tak mu się odpłacasz? Żeby sparszywieć do reszty jak ty? Podziękuję. Twoja zdrada ma jednak też tę drugą, pozytywną stronę, bowiem podałeś nam Winstona na tacy. Bez twojej interwencji prawdopodobnie nigdy nie wylazłby ze swojej nory. Może właśnie dlatego zostawię cię przy życiu i zatrzymam na resztę twojej nędznej egzystencji jako maskotkę. Spróbuj. O fuck, chyba się bijemy, moi drodzy. O kurde, ale mnie złożył typ. O Boże, to tak nie miało wyglądać. Dobra, ja się za Gomara nie biorę. Gomara mam gdzieś. Tylko proszę mi się dać odsunąć. Błagam, chcę kroczki do tyłu. A, ja stąd idę. Gomar, Jezu, zostaw mnie. Zobaczymy. Gomar? A, Gomar za mną biega dalej. Super. Przecież ja go nie pokonam w życiu. Kurna, ja pierdykam. Ja mogę wstać dalej? Chyba mogę, nie? Zabijcie go! Pięknie, dziękuję. Ja żyję, nie? Nie masz ani krzty rudy, nawet okruszka? Żyję, oddycham. Oh, fuck my life. Widzisz tamtego gościa? Wygląda, jakby chciał jeszcze coś z tobą omówić. Ja nie mam broni! Dajcie mi żyć! Moment. Moja broń. Topór Gorna. Dziękuję. Gomar. Widzisz tamte... O Boże. No zaraz. Dobra, wiecie co? Wyleczymy się na szybko. Dobra, te orkowe ziele już mi się nie przydadzą na nic. Jem to. W ogóle nie wiem, gdzie to znalazłam. Miało być do zadania. Ale mi zielarz umarł. Dobra. Czy mój topór... Muszę go założyć, nie? Tak. Dobra, od razu mogłam się dać sprać, chociaż podejrzewam, że zdążyłby mnie zabić. Winston? Zjawiliście się w ostatniej chwili. Rzuciliby mnie bez wahania Gomezowi pod nogi i skończyłbym na szubienicy w zamku. To ty jesteś tym kopaczem, który dla swojego testu zaufania miał śledzić Nyrasa, he? Nieźleś mnie nastraszył w starym obozie. We własnej osobie. Okej. Okay. Co takiego wiesz o magnatach, że chcą cię widzieć martwym? To na razie moja słodka tajemnica.
Po prostu ciężko mi będzie sprzedać informacje, o których już każdy wie. Mhm. Dlaczego nigdy nie opuściłeś obozu? Kopacze pewnie o tym nie wiedzieli, ale praktycznie każdy cień i strażnik mnie obserwował. Po mojej pierwszej nieudanej ucieczce już nie mogłem się swobodnie poruszać i wszystko się rypło. Miałem szczęście, że nawiązałem kontakt z Nyrasem i przekonałem go do współpracy. Inaczej do teraz gniłbym w swojej kryjówce. Mhm. Co to za sekretne przejście? Ten szalony fanatyk specjalnie pod moją ucieczkę tygodniami kopał tunel ze swojej chaty aż pod palisadę. Właśnie dlatego powrót Nyrasa na bagna został opóźniony o bardzo długi czas. Chyba naprawdę mu zależało na tym, żeby moje informacje dotarły na bagna, a on został za to wynagrodzony. Co teraz zamierzasz? Udasz się z Nyrasem na bagna? A tam. Nyras już wykonał swoje zadanie, umożliwiając mi ucieczkę. Zmykam do nowego obozu i sprzedam informację Larysowi. A z rudą, którą za to dostanę, będę się rozkoszował spokojnym życiem. Mhm. Jak cię znaleźli? Magnaci pewnie zauważyli, że są oszukiwani i przydzielili sprawę nie tylko tobie. Nie mam innego wytłumaczenia. Albo się skapnęli, że my jesteśmy zdrajcami. Po co ta cała zabawa ze świątynią? Mogliście od razu udać się na bagna. To był mój pomysł. Mnie tam bagna nie interesowały, więc zasugerowałem, żebyśmy zebrali się w ruinach starej świątyni i tam przygotowali się do naszej przeprawy przez rzekę. W końcu most prowadzący na bagna jest do niczego. Podczas gdy Nyras i reszta kopaczy obmyślałaby plan, ja zniknąłbym potajemnie. Jestem ci coś winien. Chodź ze mną do nowego obozu. W starym po tej historii i tak nie masz się już co pokazywać. Lares nie odrzuci mojej prośby, żeby cię przyjąć do bandy. Możesz też oczywiście udać się z Nyrasem na bagna i palić zioło z tamtejszymi guru. Obejdzie się. Wolę iść z tobą. W porządku. W takim razie powinniśmy pogadać z tym szkodnikiem przy wejściu. Na pewno zaprowadzi nas do Laresa. W porządku, Nyras. Dokąd idziecie? Musimy jeszcze poczekać na innych aspirantów, a potem udajemy się na bagna. Zmiana planów. Obaj kierujemy się do nowego obozu. Dzięki za pomoc, ale już cię nie potrzebuję. Ale dałeś słowo. Pożałujesz tego. Do zobaczenia. Po walce nie było czasu do stracenia. Razem z Winstonem i resztą szkodników wycofaliśmy się za barykady i udaliśmy się do nowego obozu. W przeciwieństwie do starego obozu była tu nawet karczma. Nyras poprowadził resztę kopaczy przez rzekę w kierunku bagien. Niestety, jego marzenia o zostaniu guru nie spełniły się. O ile mi wiadomo, do dziś jest tylko prostym nowicjuszem. Ale wcale mnie to nie dziwi. Pewnie nawet oni mają go za szaleńca. Jako dezerter, który miał wiele do powiedzenia na temat starego obozu, zostałem przyjęty przez przywódcę szkodników i dostałem do użytku własną chatę w jaskini mieszkalnej. Może jest mniej przestronna niż ta, którą miałem w zewnętrznym pierścieniu, ale za to bardziej stabilna. To dobre miejsce do życia, jeśli nie jest się herlakiem. Chociaż napięcia między starym i nowym obozem złagodziły się po śmierci Brabaka i rozebrano barykady, trasa między starą kopalnią a obozem pozostała ulubionym celem szkodników. Ja jednak zawsze trzymałem się z dala od tych ataków. Nie chciałbym trafić strzałą między oczy któregoś z moich starych przyjaciół. Wolałem zarabiać na życie pracami budowlanymi. A tajemnica Winstona? Kupili ją od niego najemnicy. Magnaci odkryli w górach ścieżkę, która prowadziła bezpośrednio do wolnej kopalni. Kiedy najemnicy znaleźli drogę i chcieli ją zabezpieczyć, natknęli się na trole górskie, które się tam osiedliły. Najemnicy nie chcieli tracić żadnych ludzi, a że trole zagradzały drogę również strażnikom, to dano im spokój. W każdym razie nikt nie wierzył, że wojna między obozami po takim okresie spokoju może wybuchnąć tak szybko. Konsekwencje tego błędu odczuli potem wszyscy. Okej, moi drodzy, widzę, że udało nam się ukończyć modyfikację.
Nie udało nam się wykonać wszystkich zadań w tej modyfikacji, bo nie udało nam się z tego co pamiętam wykonać 3. Nie wykonaliśmy zadania z orkowymi psami, żeby pomóc Aidenowi. Nie wykonaliśmy zadania z orkowym zielem, bo nasz kurier dla magów umarł w lesie. I nie wykonaliśmy zadania z cieniostworem, bo okazał się on dla mnie zbyt trudny, nie chciałam się męczyć. I tak naprawdę myślę, że wykonaliśmy wtedy większość zadań. Obrałam ścieżkę kopaczy. Na YouTubie jest kilka osób, które wybrały drugą ścieżkę, ścieżkę strażników. Na przykład u Robina Skateboarda możecie zobaczyć takie zakończenie. No i co? Dziękuję wam bardzo za śledzenie tej serii. Bardzo dobrze się przyjęła. W ogóle w ostatnim czasie bardzo dużo subskrypcji wpadło na kanał i chciałabym osobiście powitać te osoby. I mam nadzieję, że zostaną tutaj na dłużej. Byłoby super. I że za nimi przyjdzie również więcej osób. Byłoby naprawdę świetnie. No i co? Dziękuję wam, moi drodzy, za oglądanie tej serii. Za ten odcinek. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zachęcam do łapki w górę, do jakiegoś komentarza, bo one też zawsze są miłe. No i wiadomo, właśnie do tej subskrypcji, jeżeli wam się podoba to, co robię. Cóż, pora na kolejną modyfikację, jeszcze do końca nie wiem, jaka będzie, ale no, pora też pożegnać się z tą. Muszę zmontować dla was ten film. No i wyczekujcie nowego moda. Cześć!